No i co, kolejne zbyty robimy. Sorry za te jakże błędy, ale nie wiem co się stało. Sam widziałeś, co się przed chwilą stało z FIFA. Dobra, to robimy kolejne SBC, tego Baumana trzeba sprzedać. No ci powiem, że się dziwne rzeczy podziały przed chwilą. No już myślałem, że jest coś warty, to nie wiem. O, to SBC sporo, sporo na minus. No to co, robimy następne, to będę robił tego, jakby najdroższe, bo są najciekawsze, paczka będzie. Żeby was tu nie zanudzać. O, widać, że już ktoś się sprzedał. Ale coś się dziwnego... okej. Coś się dziwnego stało, przecież... Jak ja kończyłem SBC miałem 14... Aha, nie, no dobra, przepraszam, dostałem przecież końce 2000, bo dojrzę. Dobra, pierwsza karta. O. A to już będzie bardziej pewne zrobione. Tą kartę powinienem za 400 końców kupić. Może się uda za 350, ha, czy nie. Jest za 400 i pewnie. To co, kupujemy. Może na tego się uda taniej kupić. Nie. 400 końców to jest minimum. Ale nie chcesz mi tego sprzedać, to tego wezmę. Teraz kolejny. Linia za 400 końców. Pewnie się, czy za niego nie przepłaciłem. Nie, bo to jest jego jakby najtańsza możliwa wersja. Aha, ta licytacja dobiegła końca. Kurde, coś strasznie dzisiaj te serwery jej zamulone, nie wiem czemu. Dobra, kolejny zawodnik, kolejny za 400 oczywiście. Dlaczego on jest duplikatem? Czy ja go dwóch nie kupywałem, czy jak to było? Okej. Coś dzisiaj się dzieją dziwne rzeczy z tymi serwerami. Dobra, kolejnego ten chyba będzie trochę droższy. Za 500, za 550, za 600, za 650. O, no siema, elo. A ci powiem, że SBC się wyrabia. Za chwilę będzie kolejny i będzie kolejna paczka. Chcesz to, doczekaj. Powinno być długo, max 10 minut. Nawet nie. Czy się upewnię, czy to jest jakby jego najtańsza wersja?
Tak, na najtańsze, tanie się nie da. W ogóle coś dziwnego się dzisiaj dzieje, dlatego już mnie dwa razy wyrzuciło. Raz mi już znowu wyrzuciło z live'a, nie wiem. Coś serwery strasznie lagują dzisiaj. Ci powiem, że bardzo zarabiam na tym. Przykład wczoraj. Wczoraj robiłem wyzwanie, miałem na koncie 20 tysięcy. Skończyłem, kiedy miałem już 80. Więc coś chyba to daje. I teraz pytanie, co? Chciałbyś trochę dłużej poczekać i zobaczyć dwie paczki, czy chciałbyś jedną zobaczyć i potem drugą? Ci powiem, na pewno jest lepiej pohandlowe, bo można jakieś fajne haczyki, tak jak tutaj na przykład się udało jego najtańszą wersję kupić. Tylko mówię, ja tam do handlowania można powiedzieć, że nie ma cierpliwości, a tu pyk, 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 już jest. No i jeszcze trójka zawodników. To sić. Moloc. Jakoś ja nigdy nie miałem tej wody do handlowania, zawsze kupowałem zawodników, próbowałem i drogiej sprzedać, a rezultaty sprzedawali się za jeszcze taniej. Smolnikow? A to nie, to Smolow. A tak, znamy się, tak się, tak prywatnie zapytam, znamy się? No chodzi na to, że tak, bo ja jeszcze na razie 10 widzów mam, więc... Trójka, byłaby już to, byłaby trójka, ale mi... Przy tamtym to mi wywaliło serwery w kosmos i całe w ogóle. FIFA mi całe wywaliła. Ja to bardziej nie nagrywam tak, żeby na serio nagrywać, tylko tak go for fun. Może się uda znowu jakiś walkout trafić i to będzie na żywo. Aha, Bartek! Deszcz z tego typa znaleźć, to jest ten. Dobra, czy da się taniej go kupić? Jak tak, to kupię, jak nie. O, jest tańszy. Za 800, za 900, za 950, za 1000. Dobra, za 1000. Dobra, już SBC skończone. To jak Bartek, chcesz poczekać, żebym otworzył dwie paczki albo całość, czy chcesz, żebym zobaczył tą jedną paczkę? O, ta paczka, to jest chyba ta SBC. Teraz wszystko, okej. Okej, budujemy skład. Mamy czas tutaj podokładać zawodników. Jeszcze tak. No to już tak szczerze może być, to okej. Oddajemy. To jest chyba najdroższa paczka, ale tego pewny nie jestem. Dobra, czary mary, daj mi walkout. Walkoutu nie ma. O Boże, co to za frolary. Kto ty jesteś? Silva. O Boże. Ja przynajmniej w tacy miarę
Jako taki overall się trafi, to można sprzedać o. Tego można spokojnie za 1500 sprzedać. Ale możesz powtórzyć ile chcesz. Ale nie ma to ile chcę, to zależy, muszę skończyć po prostu to SBC. No na razie się tak wydaje, że tak kijowo, że to się nie zwróci, ale uwierz mi, zobacz. Pierwszy za 1000 i tak wyobraź sobie, że każdego tutaj za 1000 wystawiam. O, na przykład już Kolma to już 2000 kosztuje. Jeśli wystawi go za 1900. Kosti, w ogóle miałem tego rankarza, gra mi OP. No już się sprzedał. No za, no to spróbuję go sprzedać za to 800 końców. Zawsze coś. I to nie ma ile chcę, tylko po prostu wykonuję to SBC. Wysyłam te wszystkie jakby końce, które uda mi się tutaj uzbierać na moje główne konto. No i no, i mam na moim głównym koncie, mam jakby zabezpieczone przez informy, może tracę ten, nie wiem, 5000 końców, ale jak dla mnie to jest bardziej zabezpieczone niż potem wyjdzie do mnie jej, że dostałem bana i mi wyzerują całkowicie konto. A to tego próbuję sprzedać po 750 chociaż, żeby się sprzedał. Dobra, 900. To spróbuję go za 850. Tak w ogóle Bartek mógłbyś coś dla mnie zrobić. Zobacz ile miałem na początku końców. Okej? Okay. I mi napisz na czacie. Tu chyba się zwróciło, ale pewny nie jestem. O, siema Michał. Właśnie się przegapiła jedna paczka, ale szału w niej nie było. W sumie dwie i dwóch szału nie było. Czekajcie, ZW na chwilę mam. Dobra, halo, halo, już jestem. Podsprzedajesz się tam, zapewne wszyscy się nie podsprzedawali, do tego się wystawię za 650. No już teraz znowu mam prawie 17 tysięcy, można powiedzieć. Tylko na koniec tutaj będzie paczka bodajże chyba za 50 tysięcy, ale pewny nie jestem, więc chyba warto czekać, co? No za 600 końców to. Naprawdę za 450, może się akurat sprzedam. A ty? O, patrz ty, nawet się sprzedaje po jako takiej cenie. O, no siema, Wiktor Elo. I co, robimy kolejne SBC? Co tam, Wiktor? No widzisz, Bartek? O, tutaj nie da się, już zobacz, mam prawie znowu 700 tysięcy. A jeszcze wszyscy się nie sprzedali. Dobra, to robimy teraz. Gdzie jest taka najlepsza paczka, zaraz zobaczę.
Nie wiem, Bartek, co robić, czego? Co robić, dziesiątkę czy czwórkę? Zaraz zobaczę, jakie są tutaj paczki. Ta paczka zawodników premium. To będą tutaj, w tej paczce będą trzech złotych zawodników, a tutaj ta paczka zawodników premium. To są takie same paczki, to chyba nie ma różnicy tam. No i cena podobna, to zacznę od czwórki. Ja zobaczę, co są zawodnicy. Jeżeli jest dużo brązowych, to zrobię to drugie, dlatego że to brązowe to jest takie, no tak ciężko tym ufać z tym brązowym, dlatego że niby mają kosztować 200 końców, a potem kosztują, dobra, nie no, jest tylko 4 brązowych, okej, to robimy. No i zobacz, no praktycznie się zwróciło. Może na zero, ale jest. Może gdzie ja idę. Dobra, to elo Bartek, na razie. Dobra, kolejny. O, do tego się już potanności się go kupi. 250, 300. 350. Dobra, nice, jest mój. Boże, ale w topę zrobiłem. Dobra, nie no, tego nie było. Tego drugiego late keba wziąć. O Boże, co ja zrobiłem. Oj, kurde, to będzie bolało. Kurde, za 1000. Dobra, jest mój. Kolejne, kurde, jakie to drogie jest. On miał kosztować 250 końców. Już teraz będzie można powiedzieć z górki, bo to już są złoci zawodnicy, a z reguły złoci zawodnicy są tacy, że pokazuje im cena, jaka tutaj jest. No, czyli cena można powiedzieć z Quixelu. A 300, 400. No, dokładnie za 400 końców miałem go kupić i go kupiłem. I can't seem to see.
smiling, but it's okay, okay. I didn't need it anyway. Ile za ciebie powinien dostać? 500 koniec, może się uda. Jest taniej. Udało się. Teraz czego? Nie wiem jak to się mówi. Samo za 500? Tak, ale już się nie udało go taniej wysnajpić. Oj, droższy. Droższy ten 50 końców, czyli... Można powiedzieć, że wyszłem na zero. Ale... O ciebie to na chyba można jeszcze taniej. Oj, jednak nie. Też nie, no jest, dobra. No już kurw. Znowu nie ten. To hoza ma być bodajże, no dokładnie, Boże, co ja żem zrobił, jaka wtopa. Znowu. Tak to? No. Często teraz na... Na Squira? Neosy. Yes, na Squira. Kurde, guzikologia. Sorry za to. No, za 500 końców. Noż kurw. Boże, jakie to jest BC spory panu. Już kolejny taki samy imię i nazwisko. Boże, to jest jakiś naprawdę skład. Czemu ja tego kupiłem? What? Nie wiem, jaki naprawdę dzisiaj zakręcony jestem, Boże. Za 500, kurde, guzikologia, fuck. Ale dobra, jest. To ten? Tak, to ten klep. A to na Kamenniego. Powinien za to zwracać 6000, kurde. To powinien za to 4000 dostać, a... Kurde, nie udało się tego zdążać? Kurde, nie udało się go usnajpić. Kurde. Ale się mi już usuncie te karty z listy transferowej. Dobra, kupicie go za te 550 kańców. No i kolejna paczka. Moi drodzy, kolejna paczka.
Dobra, czwórka, budowanie składu. Buduj skład. Okej, czas tu na dość porządne roszady. Dobra, tak. 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 Tam, tam. I to chyba mi jednego środkowego obrońcy nie dało. A, jest tu gdzieś. Jakbym nie kupował, czy też jakbym nie miałem. O, ciebie chciałem. Tutaj idzie ten. Tam. No i co, kolejne SBC udane. Tak. Ja fajnie, że zrobię jedne po drugi i będę miał więcej paczek. Się zrobi pack opening, kurde. Z wyższej półki. Dziesięć. Dobra, byle żeby nie było brązowych, to będę szczęśliwy. Dobra, nie ma brązowych, dobra. Zaczynamy od rodaka, tytonia szukamy. Przemotyst tytoń. Czyli co, za 300 może, za 400 może się go uda wyhaczyć? Dobra, jest. O, już ktoś go kupił. Co tego? Już nic mi nie robi, jakoś spiny nie mam. No kurde, przepłaciłem, ale go było za 350 kupić. Zaraz zobaczę to. Ups. O, było może. Kurde, przepłaciłem. Znowu. Pić z nimi teraz. Jest. Podobna cena. Ile mi on pośrednio kosztowało? 550 końców. To ta 600 maksimum to jest, kurde. Oni wyszli do klubu. Pezella. Pezella jest. Ja powinienem spokojnie chyba za 300 wyhaczyć. 350? 400? Kurde. Ja 400 końca. Dobra, nie ma go za tyle. Dobra, to się kupi go za... Kupi się go za te 450 końców. Sowiar, Grek.
Co biorę? Za 400, nice. Na barro. Ne, a dwie. Ne, dwa. To chyba znowu jakiś jego brat, no. O, tego szukam, no. Tak, przepłaciłem, ale dobra. 50 kasów tą, czy we w tym nie robię różnicy. Ten, ten. Ja ciebie powinienem mieć. Kurde, jakie warzywo ze mnie. Nie pytajcie, co ja tutaj zrobiłem, bo sam nie wiem. Czy mogę go na spokojnie kupić. Dobra. Dobra, nice, jest mój. Teraz czas na Martina. Dziesięć sześć. Ale jest to ten. Tak. A 354 nie ma, 5000, dobra. Kurde, guzikologia. I znowu muszę. A nie, to jest ten, okej. Okay. Za 6, za 550. Tak, zupełnie za... No, 450. Kurde, 100 końców przepłaciłem. Fuck. Najtańszy na rynku kupiony przeze mnie, hahaha. Ha, ha. Inui teraz piłkarz, Japończyk, Inui. Inui. Jest. Dobra, jest. To co, za chwilę znowu paku pengi będzie. Dona. Ando. Jest, mam cię. No, nie chodzę po 400. I ostatni zawodnik. Zawodnik Churchill, chyba będzie najdroższy.
Zobaczmy. O, jest już za 600. Masz za 550. Jest. Za 500, okej, okay, kupuję za 500. No i robimy kolejne SBC, już ostatnie chyba na dziś, bo już mi się nie chce więcej. No i przepłaciłem, wszystkie są za 500. Ostatnie pyk, budowanie składu. Poziom złoty, buduj skład, zakończono. No i tylko tego lewego imu i jego potrzebuję. To tak, o jest. No i co, teraz czas na mini pauk opening. Jest 5 tysięcy, już 9 tysięcy na koncie. Oto paczka zawodników prime, no i co, lecimy. Ta paczka za micro premium. O, jakieś plemniki niedorobione. Mendel wydaje się, tak? Tak, Mendel. Kurczę. Trzeba wszystkich powystawiać. Mendel pójdzie za... No, się uda go za 850. Za ile? Za 900? Dobra, chodź za... Spróbujmy go za 700. No, już ktoś kogoś kupił za 700. Spróbujmy go za 600 wystawić. A ty ile będziesz kosztował? O, próbuję Madzia ciebie za to 450 kupić. Ja ktoś go spróbuję kupić. O, ale śmieszne, ha, mi się zwrócił. Ja się spróbuję go sprzedać za te 450. Tomowicz. No, próbujemy za te 400 końców, może się uda. No powiem, szału nie ma. Dzisiaj spróbujemy za te, no może 450, fajnie by było. A tą czwórkę, piątkę to sobie potem jeszcze zrobię. Nikt ciekawy. O! Vincent Kompany w parce. A 30 minut. O, nice, jestem zarobiony. Vincent Kompany, dziękuję. 10 tysięcy. O, za 15 tysięcy, no chyba nie bym się załamał. Próbujmy za to może 10 tysięcy. Powinno być za to. O, za 11 zaszalejemy. Ale wasz kurde tam wie, jesteście śmieszni. Znowu mi daliście tego zawodnika, którego wydałem. Okej, okay, ciebie, no to można spróbować nawet za 1000, nie jest zła cena. A ty Gabriel, ty chyba też powinieneś być coś warty. O, jest, kompany się sprzedał. A resztę to sprzedam potem. Jeśli najpierw ci droci posprzedawałem. O, już 20 i teraz ta paczka. A jak to mi pewnie będzie jakieś plemniki znowu. Ale on się. Ojej, niedobrze powiem, niedobrze. Szanowni, ty będziesz cośkolwiek warty. O, 1500. To jest tak. O, chciałem za 2500 wystawić. Boże, może ktoś się akurat kupi.
1000. Ramos tylko, nie ten. Ja chcę za 1750. Dobra, za tą resztę chcę potem i jeszcze spróbujemy to. Na szybko zrobić sobie takie droższe SBC. No i jest proficik ładny. 5000, 6000. A ten kompan uratował sytuację, nie ma co się okłamywać. I to jest wyzwanie tego. Już szukam. O to. A to są te takie lepsze. Teraz zobaczymy, jakie to są takie. Duża złota paczka premium, złota paczka z rzadkich kart, to tą Hiszpanię będziemy mogli zrobić, Francję, Hiszpanię, Francję, Hiszpanię jeszcze zrobimy. Na 9 tysięcy będziemy musieli wydać. Lojalnością zainteresuje mnie, o tutaj mam coś, tak, ten, za 10 tysięcy. No i budujemy. Na początek Casillasa. Co ile tylko CIA schodzisz? 1300. Okej, to może się udać za 1100. 1200. Udało się najtańszą kartę na rynku kupić. Nice. Będzie boli. Nie, nic nie boli. Ty już to jesteś dużo tańszy. No jeszcze tańszy. 350. 400. Boże, co ja zrobiłem, jaki za mnie idiota. Muszę mieć nadzieję, że ktoś go akurat będzie licytował, bo widzę, że licytują go. Powinno to się zwrócić, ale znowu Pizzini. Pizzini. Jest, powinno być tak, nice, jest. Felipe. Nie Filip Anderson, tylko po prostu Filipa. To najprawdopodobniej się być ten. Tak? No po ile ty kosztujesz? 650. Nie ma to za 700. Za 800, za 750. No zaraz się wtedy, no podrożałeś ci, trochę ci powiem. Telles. Telles. Ciebie śmiało, można jeszcze tam...
za 400, bo za 450, no. Oj, nie, nie tego? Dobrze, to tego wezmę. A bo dobra, robię do końca to SBC. Ja jestem taki dziwny zawodnik o dziwacznym nazwisku, ten. Tylko go strona za 1000 i powinien chodzić za 1000. Tak? Ale za 950 to nie, no, podrożał trochę. Yo, Aquin. Yo. A. Queen jest. A, u ciebie śmiało można wam. 600 jest. Dostajemy za 450, nie ma. Dobra, za 500 kupujemy. Teraz Nuntepa. Nuntep. Za 1900 aż Nuntep. Ty. O, jeszcze tego ktoś się sprzedał, nice. Didavi teraz. Didavi. A powinny być o połowę tańsze, nie? Nie. Nie. Ja ktoś go powinien kupić za tą cenę, więc się o to nie martwię. Ruben Castro. Ben. Jest Ruben Castro. Może się byś uda za 950. Jesteś. Okej, okay, więc próbuję za 850. Jest 900. Jest, jesteś mój. Dobra, nie no, kończymy live'a, elo. I nie wbija, to po co?